Teraz przedstawię kolejną właściwość pochodnych, a mianowicie właściwość taką, że jeżeli pomnożymy funkcję stałą, czyli jakieś a, to jest nasza stała, na przykład jakaś liczba 7 razy funkcja x i zróżniczkujemy, to wyjdzie nam tyle samo, co wyciągnięcie tej, właśnie tej stałej przed nawias i policzenie po prostu pochodnej tylko tej funkcji. Więc rozszerzając tą dowolną funkcję, możemy zapisać, że a razy f od x równa się a razy pochodna funkcji f. Żeby to udowodnić, wyobraźmy sobie, że ta funkcja to będzie po prostu jakiś x kwadrat, więc liczymy pochodną funkcji ax kwadrat. Policzymy to w ten sposób, że skorzystamy z naszego wzoru na pochodną iloczynu, czyli pochodna fg wynosi f prim g, dodać fg prim. I teraz za naszą funkcję f podstawiamy stałą a za funkcję g podstawiamy x kwadrat. Z tego wzoru, z tej tożsamości powinno nam wyjść, że to jest a razy pochodna x kwadrat, czyli a razy 2x, czyli 2ax. Ale musimy to jeszcze zrobić z tego wzoru, więc pochodna f prim wynosi, jest równa pochodnej a, pochodna stałej wynosi 0, czyli 0 razy nasza funkcja g, czyli x kwadrat, dodać. Przepisujemy sobie teraz f, czyli nasza stała a, razy pochodna funkcji g, pochodna x kwadrat to 2x i widzimy, że wyszło nam dokładnie to samo, bo 0 razy x kwadrat to jest 0. Zostało nam a razy 2x, czyli 2ax. W ten sposób pokazaliśmy, że pochodne wykazują następującą zależność.